Projekt uchwały zarządu w sprawie opinii ustalenia WZ na inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego kamienica pod strzałą z usługami parterzy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, garażem oddzielnym, naziemnymi miejscami postojowymi oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr 44 przez 75 okręg 45 Krowocza, a także w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na częściach działek 17 przez 1, 245 i 301 obręb 45 Krowocza, w tym zjazdu z działki 245 na działkę 44 przez 75 przy ulicy Jacławskiej. Jako paragraf pierwszy, Rady Gminy 5 Krowocza negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji WZ na inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego kamienica pod strzałą z usługami parterze wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr 44 przez 75 okręg 45 Krowocza, a także w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, jak i działek 11 przez 1, 245 i 301 nr 45 Krowocza, w tym zjazdu z działki 245 na działkę 44 przez 75 przy ulicy Racławickiej w Krakowie ze względu na zbyt dużą wysokość budynku, maksymalnie dopuszcza się 5 godzin pracy, czyli 15 metrów, niewystarczającą infrastrukturę komunikacyjną ulicy Racławickiej i Wrocławskiej, brak podania liczby miejsc parkingowych. Paragraf drugi uchwały wchodzi w życie z tym podjęcia. Chciałbym wyjaśnić, że jest to wyjątkowo projekt uchwały zarządu, w związku z tym, że ten projekt wpłynął wczoraj do Rady, a komisja odbyła się w ubiegły piątek. Zdecydowaliśmy się na to wyjątkowo z tego względu, że był to, można powiedzieć, bliźniaczy, taki wniosek jak cztery pozostałe, które były procedowane w piątek przez Komisję Architektury. No i dlatego też taki projekt przedstawiony Państwu, żeby nie czekać na następną sesję z tym jednym projektem, który jest bardzo podobny do pozostałych, które Państwo też będą mogli czytać. To jest ten rzut i lokalizacja. Nie mam niestety wskaźnika, ale to, co jest grubszymi narysowane liniami i ten budynek, on jest na terenie obecnego KCI. Widzimy ulicę tą pionową Racławicką w sąsiedztwie do Urzędu Marszałkowskiego, który widzimy tam po lewej stronie, i na dole po skosie to jest ulica Wrocławska. Tak. Także to jest ten budynek na środku. Zarzut jest o zbyt dużej wysokości, ponieważ tam jest planowane 11 kondygnacji. Co stoi w sprzeczności z naszymi wytycznymi dotyczącymi, że maksymalnie 5 kondygnacji na terenie Krowocz. Mamy jeszcze jakieś jedno? No i oczywiście też zarzut jest taki sam jak w następnych WZ-kach, które będziemy procedować w dalszej części, dotyczący miejsc postojowych, obecnie mniej więcej taka wysokość tego budynku. Miejsca postojowe są jedynie zaznaczone, a właściwie nie zaznaczone, tylko w tym projekcie podane jako powierzchnia. W hektarach. Także nie wiadomo, ile tych miejsc parkingowych miałoby. Ale pytanie jest, trudno powiedzieć. A jest planowany ten podziemny? Tak, tak, tylko że nie wiadomo, powierzchnia wektora podziemnego ilości. I nie wiadomo, ile jest miejsc parkingowych miałoby tam być. Powinno być 1,5 miejsca na jedną mieszkankę. Tutaj jest tak bardzo zaplanowane. Jest tak powiedziane, żebyśmy nie wiedzieli. Dokładnie. No i niewystarczająca infrastruktura komunikacyjna przy ulicy Racławickiej i Wrocławskiej. Wiemy dobrze, że już obecnie ta arteria jest zakorkowana, także dokładanie. W tym odcinku to już całkowicie. Tak. No jak powstaną takie bloki jeszcze przy mieście, fabryce czekoladowej, to będzie dramat na Wrocławskiego. Tam będzie
Ale tam już się korek zaczyna przed przystankiem Urzędu Marszałkowskiego. A nie mówiąc na Kazimierza Wielkiego, ale to faktycznie jest na to do Boźnej w ogóle nie ma. Tak, w zasadzie tak. Także tak, nie widzę kontrowersji co do projektu uchwały. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.